muzyczną erę właśnie on zaczynał. Ale wiedzieć i pamiętać również warto, kto był właśnie pierwszym polskim kosmonautą. Pan Kardowski na kogucie, na kogucie, na kogucie, przed wiekami w kosmos uciekł, w kosmos uciekł, w kosmos uciekł. Więc pamiętać o tym warto, o tym warto, o tym warto, że był pierwszym kosmonautą, kosmonautą, kosmonautą. Mieszka teraz na Księżycu, na Księżycu, na Księżycu. Nieźle mu się wiedzie w życiu, wiedzie w życiu, wiedzie w życiu. A my znamy sposób prosty, sposób prosty, sposób prosty, żebyś został też Twardowskim, też Twardowskim, też Twardowskim. Kosmonautą, kosmonautą. Mieszka teraz na Księżycu, na Księżycu, na Księżycu. Nieźle mu się wiedzie w życiu, wiedzie w życiu, wiedzie w życiu. A my znamy sposób prosty, sposób prosty, sposób prosty, żebyś został też Twardowskim, też Twardowskim, też Twardowskim. Twardowskim, też Twardowskim, też Twardowskim.